Witam Państwa, Adrian z tej strony. W dzisiejszym wideo 13 domowych sposobów na przeziębienie. Punkt numer 1 na mojej liście jest to odpoczynek. Odpoczynek pomoże nam w regeneracji naszego organizmu. Punkt numer 2 jest to witamina C. Witamina C no niestety nie wyleczy przeziębienia, lecz zmniejszy symptomy przeziębienia i tutaj prace naukowe opisują, że jest to zmniejszenie nawet do 12-15%. Jeżeli chodzi o dawkowanie, 1000 mg 4 razy dziennie powinno pomóc. Kolejny punkt to witamina D3, 5000 jednostek 2 razy dziennie razem z witaminą K2, która zwiększa absorpcję witaminy D3, pomoże z odpowiedzią immunologiczną, czyli po prostu w walce z danym wirusem. Kolejną rzeczą jest cynk. Cynk jest to element, który ma właściwości antywirusowe. Jeżeli chodzi o dawkowanie cynku, polecam 60-80 mg na dzień. Kolejny element na mojej liście jest to ocet jabłkowy. Jedna duża łyżka stołowa dziennie powinna pomóc. Jeżeli chodzi o ocet jabłkowy, zwiększa on proces autofagii, czyli po prostu niszczenia komórek wadliwych. No i w trakcie choroby ta autofagia jest osłabiona, dlatego chcemy naszemu organizmowi po prostu pomóc oczyszczać te wszystkie wadliwe komórki i ocet jabłkowy, alkalizując organizm, powinien jak najbardziej pomóc. Kolejny punkt jest to odpowiednie nawodnienie. Pamiętajmy o piciu wystarczającej ilości wody oraz gorącej herbaty, co po prostu rozrzedzi śluz, no i pomoże nam ze zmniejszeniem kataru. Kolejny punkt są to olejki eteryczne. Olejki eteryczne nie tylko mają właśnie właściwości antywirusowe, lecz również powodują zmniejszenie stanu zapalnego. Kolejny punkt na mojej liście są to dwa zioła, echinacea oraz pelargonia afrykańska. Są to zioła, które po prostu wspomogą układ immunologiczny, jednak pamiętajmy, że te zioła są dość silne, dlatego ja bym ich tutaj używał przez okres 10 dni, czyli cyklicznie, i jeżeli te symptomy przeziębienia zmaleją, należy zmniejszyć lub po prostu zaprzestać branie tych ziół. Kolejnym elementem na mojej liście jest syrop z czarnego bzu. Syrop z czarnego bzu jest bardzo silnym antyoksydantem, dlatego pomoże w walce z wolnymi rodnikami, które po prostu osłabiają komórki podczas choroby. Następnie mamy rosół. Rosół pomoże z zmniejszeniem stanu zapalnego podczas przeziębienia. Punkt 12 jest to inhalacja solą do nosa. Inhalacja solą pomoże z rozrzedzeniem tego śluzu, no i poprawi nam nasz jeden z symptomów, którym właśnie jest katar. Ostatnim, 13 już punktem są solanki gardła. Solanki gardła złagodzą obrzęk gardła oraz zmniejszą ból gardła. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, zapraszam do zostawienia komentarza oraz zapraszam do oglądania następnych wideo. Gorąco pozdrawiam, dziękuję.